No witam cię bardzo serdecznie, mój widzu kochany. Na samym starcie otworzymy sobie skrzynkę Water i skin, który poleci z tej skrzynki, leci do was, więc zobaczmy, co tutaj dla was ustrzelimy. Mamy Krakena, który będzie kosztować, uwaga, 21 zł. Więc oczywiście sobie tego skina wypłacamy. Jak chcesz go oczywiście wygrać, no to zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzek oczywiście, napisz, dąż na Discorda, no i użyj oczywiście kodu Kroxy. Na CSGO skin się, jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś, wystarczysz, zloguj się z linku z opisu, bądź koniecznie oczywiście magiczny, tak plusik. No i oczywiście kozik Kroxy przez 2x sobie wpiszesz. 10% więcej oczywiście dostajesz. No i skrzyneczkę na start za free dla nowych użytkowników. No i możesz napisać w komentarzu w sumie z jakiej skrzynki mamy na następnym filmie wylosować jakiegoś oczywiście skinka dla widza. 4654. No jak dzisiaj ładnie pójdzie, no to na następnym filmie weźmiemy jakąś droższą skrzynkę. No ale pierw weźmy tutaj na warsztat skrzynkę Beast. Do tego sobie dorzućmy ulepszone skrzynki Dev i do tego ulepszone skrzynki Jungle Case. I taka bitwa, 1554 zł. Powiem wam tak, że od kiedy wszedł ten Jester tryb, no to kurczę, bardzo się na nim skupiłem i w ogóle odpuściłem otwieranie tych skrzynek podboostowanych, więc zobaczmy, jak te skrzynki sobie oczywiście dzisiaj poradzą. Mamy Kałacha Jaguara, niestety dla mojego oponenta jest to ponad 200 zł. Skrzynia Beast po raz kolejny. No tutaj, no, średniawa dalej mocna, ale liczymy oczywiście na te skrzynki Dev i skrzynki oczywiście Jungle na buście, bo jest tam MK Welcome to the Jungle do trafienia, więc zobaczmy, jak nam pójdzie. Póki co strata 200 zł. Czy ten kałach nam pomoże? No nie pomoże. No to niestety 300 zł. USP Neonoir, no tutaj bardzo słabe stany niestety tego kałacha, zarówno dla mnie, jak i mojego przeciwnika. I no trzeba liczyć na uczcięcie z tej skrzynki Dev albo no właśnie z tej skrzynki Jungle. Ja od razu sobie potwierdzę tą ofertę na telefonie, żebym nie zapomniał o niej. I oczywiście, tak jak wspomniałem, bierz sobie udział w konkursie na skin, bo warto oczywiście. Oferta już tutaj potwierdzona, więc oczywiście ten skinek dzisiaj do was leci. No i zasady bardzo proste, stary, bardzo proste. Jak dodatkowo oczywiście płacasz na CSGO skin z konem Kroxy i chciałbyś sobie wygrać skiny na stronie, no to też jest taka możliwość, bo oczywiście tutaj trzy aktualnie konkursy trwają. No i kurczę, chyba zaraz będzie trzeba coś dorzucić, bo kurczę, no trochę już te konkursy stoją, więc dorzucę trochę więcej, żebyście mieli większą szansę oczywiście na wygranie tych skinów. No ale my idziemy teraz na batelki i idziemy na skrzynkę, która ostatnio, no na poprzednim filmie tak zachowała się w stosunku do mnie niezbyt koleżeńsko, czyli skrzynia z oczywiście Tiger Tufami. No generalnie skrzynki procentowe w poprzednim filmie, no to było jakieś nieporozumienie, nie ma co tutaj mówić, więc oczywiście liczymy tutaj na poprawę, tym bardziej, że te skrzynki kończą się jutro, więc tak sobie stwierdziłem, że trzeba tutaj, no, spróbować jednak mimo wszystko to nasze szczęście odbudować. No i może tego karambita w końcu trafić. M9 też może być, też bym się nie obraził oczywiście, bo to jest mniej więcej podobna cena. No ale no wiadomo, karambit Tiger Tuf to jednak karambit Tiger Tuf, nie? 5600 zł kosztuje nas. Znaczy kosztuje ten nóż, tak? Nas ta bitwa kosztuje 2300 i nie zanosi się, żeby tutaj coś spadło. No chyba, że w ostatniej skrzyni. No ale no właśnie, no to jest, nie wiem, no, nie wiem, czy ta skrzynka się zepsuła od jakiegoś czasu, czy o co chodzi, bo ja totalnie nic nie mogę ostatnio z niej trafić. Dobra, no mamy teraz chyba na dwie takie skrzynki z tymi Tiger Tufami, więc oczywiście liczymy, że tutaj nasze szczęście no jednak istnieje i że no ten karambit dla wuja spadnie, bo jak nie, no to będzie no srogi Lipton, tak? Zobaczmy, pierwsze otwarcie pusto, no i jak będzie w tym ostatnim, czy karambit tutaj dla wuja spadnie? No, spadnie. No halo, halo, coś się popsuło i nie było mnie słychać. 6 skrzynek po raz kolejny. 2300 zł. Czy to może być w końcu bitwa? Gdzie ten karambit spadnie? Ja wiem, że ja tak się powtarzam od wczoraj praktycznie, że bardzo bym chciał tego karambita trafić, no ale serio bardzo bym chciał go trafić, tak? No ja już nie wiem, no ani underdog wczoraj nie działał, ani normalny tryb, no dosłownie nic nie działało. Wygrałem wczoraj tylko tego bajoneta Tiger Tufa, który no i tak no, nic mi nie zrobił, tak? Bo był to kolosalny i tak minus, biorąc pod uwagę koszt tamtej bitwy. No ale zobaczmy, czy to na pewno był bajonet wczoraj, czy ja może po prostu Huntsmana trafiłem, coś mi się przewidziało. Nie mam szczerze pojęcia, nie pamiętam, ale zobaczmy. No mamy jeszcze praktycznie dwa podejścia do tej skrzynki. Będzie to bitwa ta i bitwa następna. No jeżeli ta nie odda, no to ja już naprawdę, szczerze, totalnie zwątpię w tą skrzynkę i przede wszystkim w moje szczęście, no które ostatnio wydawało mi się, że jest na właściwych torach, no bo tutaj jakieś dwa hole spadły, trzy hole spadły na jednym filmie ze skrzynki Devcase na tym trybie Jester, więc no to było mocne, tak? Ale
No overall potem i tak wszystko kurczę przypierdziłem, więc nie... O! Patrz, mamy! Wybłagałem w końcu 5400, no i zobacz, i zwraca nam się bitwa dwukrotnie, więc super, fenomenalnie o to chodziło. No to daj jeszcze jednego dla wuja, co? No jeszcze jednego nie będzie, ale jest to oczywiście bitwa wygrana. Ja nie mogę, no w końcu, od dwóch dni próbowałem ten nóż zdobyć, stary, i w końcu go wybłagałem. No dobra, to spróbujmy go wybłagać jeszcze raz. 6 skrzynek. Po raz kolejny zostawiamy również normalny tryb, chociaż kurczę, no szczerze, no wrzuciłbym underdoga, ale no jak już zostawiłem, no to niech leci, no najwyżej potem będę klasycznie marudził, że no mogłem zmienić tutaj tryb i bym wygrał. No jest jak jest, tak? Zobacz, 5 skrzynek jeszcze przed nami, póki co no tutaj naklejki nas prześladują, tak? No tutaj nie ma co ukrywać, zobaczmy, no tutaj dosłownie nic nie leci, nie wiem co się stało z tą skrzynką. Mam wrażenie, że jakiś czas temu naprawdę tych Tiger Toothów kurczę sypało tutaj ładnie nam, a teraz no naprawdę no nie idzie nic dostać, w sensie no ja nie mogę nic dostać ostatnio. No jeden karambit na dwa dni openingu to jest taki mocno przeciętny wynik chyba, nie? No i zobacz, kolejna bitwa w plecy, więc no trzeba spróbować jeszcze raz. No ja zawsze mówię, rzucam 6 skrzynek takich procentowych, bo uważam, że 6 skrzynek to jest taka idealna liczba, żeby spróbować właśnie tą nagrodę główną trafić. No to nie jest ani za dużo, ani za mało. Tak kurczę w sam raz bym powiedział. Tak 7 to jest, wydaje mi się, że trochę za dużo, ale 6 wydaje mi się, że liczba idealna. No ale no czy tutaj okaże się tutaj ta teza trafna, że 6 skrzynek wystarczy na trafienie właśnie tej nagrody głównej. 3 skrzynki do końca, pan. No ale póki co, no tutaj naklejka jakiegoś pana nas prześladuje cały czas. Nawet to mam 9, serio. Naprawdę, z niej też bym się cieszył. No nie, no to są ja jakieś strony. Nie wiem, no ja nie wierzę w moje, chciałem powiedzieć, szczęście. Szczęście to trzeba mieć, tak? Dobra, wrzućmy, bo mamy 3 koła. 7 skrzynek, anarchia na buście. Trzeba tutaj trochę złamać schemat i spróbować w końcu wyjść na plus z bitwy, tak? Raz się udało, no bo udało się karambita trafić, no ale ja tutaj oczekuję od życia czegoś więcej, tak? Mamy kosę, więc jest to jak najbardziej lepszy drop. No to AWP Asimov, no Field Tested, no kurczę bela, 740 zł. No tutaj te rękawice też nam nie pomagają. Prawie 600, minimalwary się wylosowały, no i to jest przewaga już 600 zł. No zobaczmy, czy ta skrzynia jeszcze tutaj da nam jakąś nadzieję. No masterpiece, no byłoby spoko, gdyby te glowsy trafiły się, no właśnie w momencie, jak ten masterpiece by nie poleciał. Te rękawice mogłyby nas troszkę podratować, no ale, no właśnie, no i patrz, wykrakałem, nie wiem, naprawdę, to jest niemożliwe. Powiem tak, daj tym skrzynkom ostatnią szansę. Jeżeli tutaj nie spadnie karambit, może niekoniecznie w tej bitwie, bo mamy jeszcze, no, na jedną, no to naprawdę, kurczę, mocno się chyba pogniewamy, bo bardzo chciałem jeszcze... No, fantastycznie. Bardzo chciałem przed końcem jeszcze tych limitowanych skrzynek podwierać te skrzynki z haulem, ale no chyba nie będzie mi to dane, coś mi się tak wydaje. Chyba, że te dwie ostatnie skrzynki, no tutaj coś dla wuja zakręcą, no chyba niekoniecznie, no zobaczmy, no jeszcze szansa jest, nadzieja jest, ale czy ta nadzieja jest coś warta? Warta jest stary 42 grosze. No to co? Ostateczne starcie. 9 skrzynek 3%, 1 skrzynia 2%. Wrzucamy oczywiście bota. No i to jest bitwa, która, no tak jak wspomniałem, jeśli nie da mi tego, no nie wiem, czy to nawet jeden karambit. Nie no, jeden karambit tutaj i tak proficik chyba by zameldował. No ale przy takiej ilości skrzynek, no mówię, no zazwyczaj wrzucam no po 6 skrzynek na battle, a tutaj no już zaszalałem i 10 aż wleciało. Powiem tak, no mój oponent dostaje Tiger Tootha, ale bajoneta. Jeżeli udałoby mi się dostać karambita albo nawet bajoneta M9, to i tak będę bardzo zadowolony, bo wtedy ta bitwa ma jakikolwiek sens, tak? Zobaczmy, jest bajonet dla nas, więc już tutaj porówno. No ale no, tak jak wspomniałem, my nie przyszliśmy po bajoneta. Jak przyszliśmy po bajoneta, to po bajoneta M9, no ale oczywiście karambit Tiger Tooth. Tutaj główną, że tak powiem, naszą zagwozdką jest, po którą no przyszliśmy, czuję się jakby to był taki owoc zakazany, stary, biorąc pod uwagę ten dzisiejszy odcinek, ale zobaczmy, no bo nadzieja oczywiście umiera ostatnia, zostaje dwie ostatnie skrzynie i czy tu ten karambit dla wuja spadnie, albo czy tą bitwę uda się wygrać, tak? 2400 zł, no jest tutaj w puli no prawie 5 koła, tak? Zobaczmy, szansa oczywiście 50-50 i
No, klasycznie. No powiem tak, no generalnie strasznie się zawiodłem. Chciałem sobie pootwierać te skrzynki z Hole'em, no ale szczerze po tym, co się dzisiaj wydarzyło, nie wiem, czy jeszcze będzie mi dane je otworzyć, więc uznajmy, że żegnamy się z tymi limitowanymi skrzynkami, no i czekamy oczywiście na nowe.